Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki odcineczek miszmasz, wszystkiego po trochu. Nie było czasu, aby coś konkretnego nagrać. A może nawet jakby był czas, to powiem wam szczerze, że za dużo rzeczy naraz się robiło i trochę tu byłem, trochę tam byłem. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, jak człowiek rozerwany musi robić 10 tysięcy rzeczy naraz. No ale nic, takie właśnie życie. Także dzisiaj gwizdek w transporcie, wczoraj też był gwizdek w transporcie. Troszeczkę orki robiliśmy. A ogólnie to trochę chłodniej już jest i bateria szybko w GoPro się rozładowuje, dlatego zanim zacząłem coś nagrywać, to bateria padła, nie miałem drugiej. I jest jak jest, także dzisiaj lecimy z takim odcinkiem wszystkiego po trochu. Aktualnie jadę do miejscowości koło Maszewa pomóc przewozić buraki. I dzisiaj na tym zakończymy chyba. Na tym przewożeniu. Jutro wolna niedziela. To ma awarię całą. Nagrywaj tylko. Podkręcaj okno. Panie i panowie, ostatnimi czasy nic nie nagrywałem, bo nie było weny. No i wena przychodzi, jak coś się spierdoli. Widzicie to? Mamy przewiew. Mieciu tam czyścił uszczelkę. Chciałem szybko wysprzątać traktor, bo jutro rano piąta wyjazd. No i nie mamy szyby. Jak to jechać do cukrowni po wysłodki? Bez szyby, co? Pojedziemy, dlatego że mamy takie same kabiny. Przełożymy. To się okaże, czy przełożymy. Ja myślę, że przełożymy. Od naszego szerokiego, bo tamten będzie stał na podwórku. W sumie mógłbym jechać szerokim, nie? Ale nie pojadę, bo tam mamy małą awarię. Tamten traktor nie może robić w transporcie. I został nam tylko gwizdek. Ratuj się, kto może. Próbujemy to demontować. Jak się uda zamontować, to zamontujemy i jutro będziemy działać dalej. Dobra, próbujemy. Może to się uda. Za 20 minut, godzina 17. Zmierzamy do cukrowni po żurzel. A tutaj mamy taki mały koreczek, jakieś zatwardzenie, nie wiem dlaczego. Tyle aut jedzie. O, co to za zestawy jadą? Duży klasior. 920. I 810. Kurde, 810 to strasznie mały traktor przy tej 900. Grube orki wchodzą w grę. Orki zimowe. Ośmioskibowy Lemke na agrofirmy też jedzie na robotę. Nie mogą dojechać ze Słowacji. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Ja dzwonię tylko po to, żeby się pochwalić, że za 49 minut połowo otrzyma nowy wóz strażacki. Pozdrawiam. Kaśka, słuchaj, ja wiem, że jest żurek w domu, ale przed świeciem jest wahadło i stoję. Na razie. Pozdrawiam moją żonkę, która kisi kapustę w domu. Powodzenia, kochanie. Idzie długi weekend, a ja mam antybiotyk. Odstawiać czy przyjmować? Dziś byłem u szefa pod podwyżkę. Szef powiedział, że nie da mi podwyżki, bo wszystko drożeje. Żona wysłała mnie po płyn do płukania tkanin. Wszedłem do sklepu, 32 rodzaje, 68 zapachów. Eksusa ma jedzie szukać. Na razie. To po prostu weź ten w karminowej butelce. No albo ten w kolorze jasnej pistacji. No. Albo powiedz, że nie było. Mamy nadzieję, że pomogliśmy. Mieciu, szczotka druciana, Flexa ja sobie wezmę, to ładnie wiesz. A, no żeby tą powierzchnię, ja zaraz nowe dłuta przyniosę. A i zobacz, tutaj 22, wszystkie lemiesze trzeba podokręcać, bo tu się poluzowały z tej strony, bo z tamtej dokręcaliście, nie? Bo no było obrócone patrzał, wtedy. Patrzał, kurwa, ten. No ale to wiesz, to trzeba dokręcić, bo widzę, że wszystko luźne, nie? 22. 22, zwanzyś po niemiecku. Nie, nie. Zwanzyś. Nie panimaju, ja po rusku. A po rusku to co po rusku? Jak jest 22 po rusku? Chuj nie. Mówisz, że po rusku, a nie wiesz.
to na ślad zaciśniesz. Dzisiaj Mieciu jest operatorem kamery. Nie wyszło chyba to nagrywanie. Zobaczymy, jak mu to nagrywanie wyszło. Mówi, że pstryka, pika i raz działa, raz nie działa, tak? Pstryka, pika, pika, nie pokazuje, raz pokazuje. Chuj wie, o co chodzi, nie? Ja ci mówiłem, że jak ekran zgaśnie, to wystarczy lekko palcem dotknąć, bo to jest tylko wygaszacz ekranu. Ona cały czas nagrywa. Ona cały czas nagrywa, nie? Zobacz, chodzi o to, że ona cały czas chodzi. I teraz zaraz zobaczysz po chwili, ekran zgaśnie. Bo to jest wygaszacz ekranu, żeby oszczędzać baterię, o to chodzi, nie? Teraz widzisz, jak nagrywasz, ale po chwili ci zgaśnie ten ekran, nie? A tu cały czas miga, widzisz, na czerwono, trzeba się dobrze przyjrzeć, cały czas tu miga. Ona nagrywa, zresztą tu już 40 parę sekund jest na rysowaniu, widzisz? Jak to jest wyłączone, nie widać kamery, nie widać karty, ile nagrane jest, nie widać, bo to jest stan baterii jeszcze, jedna kreska pokazuje, widzisz? A tu już ekran za chwilę zgaśnie. Po co my tam jeździmy, po kupę, jak tutaj leży, nie? Siemanko, panie i panowie, chłop śpi, a jemu rośnie, godzina 6, 11 listopada, święto niepodległości, a my dzisiaj będziemy wozić wysłodki. Dlaczego w taki dzień? Ano dlatego, że w inne dni jest bardzo ciężko dostać się po te wysłodki. Jest jak jest. Jedziemy dzisiaj, zobaczymy, ile nam się uda kursów zrobić. Działamy. I co? Będzie kolejka? Widzę, że są auta. No. Dobra, jakoś tutaj wbijamy. A kurde, ja myślałem, że dzisiaj będzie luz. A to dzisiaj wszyscy tak pomyśleli. No i co, panie i panowie? Chciałem, dobrze wyszło jak zawsze. Zobaczcie, jaka kolejka po wysłodki. Jaki ładny Ursus. Deluxe 1224. No i dobra, troszeczkę wam streszczę, bo nie nagrywałem, jak wyjeżdżałem pierwszy raz z cukrowni z wysłodkami. Udało się zrobić jeden kurs około godziny 9. Miałem go za sobą. No ale jak przyjechałem drugi raz i zobaczyłem tą kolejkę i to, że nie ma towaru na placu, to stwierdziłem, że wezmę sobie żużel, którym się utwardzi gdzieś tam delikatnie te drogi dojazdowe do pól, aby odebrać te nasze buraki. Utwardzi. Utwardzić to się tym nie utwardzi, ale trochę podrówna na ten czas odbioru. No i tyle. Wracam. Zobaczymy, co dalej. Wiem jedno, po wysłodki dzisiaj nie ma sensu jechać. Biało-czerwono w Stargardzie. Pan idzie, czy nie idzie przez pasy? Chyba nie idzie, a stoi. Ale motorków. Zakopiańskie stacje benzynowe. Kolejny dzień zmagań w transporcie. Panie i panowie, oczywiście. Kurde, mamy zimno. Bateria co chwilę rozładowuje mi się w GoPro. Nie mam kabla, aby to naładować, także takie odcinki będą bardzo przerywane. Ale nic, trochę tego, trochę tamtego i coś będzie. I lecimy, panie i panowie, z kolejnym transportem wysłodków.
tamtym roku troszeczkę później woziliśmy te wysłodki, bo w styczniu woziliśmy wysłodki dla pana Pawła. W tym roku zaczynamy wcześniej, bo mamy na to czas. W tamtym roku jakoś czas nie pozwolił na to. No, a ja wam powiem tak, z każdym transportem wysłodków za każdym razem mijam radiowóz. Teraz mijamy Radka. Co tam, Radziu? Taki jeży, bo jeszcze paliwo mam te tańsze nalane z zbiorniku. Ty, to ja tak samo. Te wafla trochę żużlu, co tam dadzą? Rondo. Miga czy nie miga? Nie miga. No właśnie, jedzie prosto. Teraz my jedziemy. Ogólnie to, panie i panowie, w przyszłym tygodniu powinniśmy zacząć kopać u siebie buraki. Częściowo będziemy uprawiać te pola po burakach i siać pszenicę. Reszta pola, która nie będzie obsiewana, będzie czekała na siew wiosenny. Co jeszcze posieję, do końca nie zdecydowałem, ale będę miał czas na przemyślenie. Jakieś tam małe plany są, ale co posiejemy, to się okaże. Taka trochę lipa z tą plandeką w pronarce, że trzeba wchodzić i tą końcówkę zawijać. No ale co zrobić? Jak klapa jest otwierana, to kurde, inaczej w tym systemie się tego nie da zrobić. Będzie nas stać, to sobie kupimy przyczepę taką za 300 tysięcy. Automatyczną w 100%. A ja wiem, czy to dobrze, wydamy więcej pieniędzy, a nawet z ściągnika nie będziemy wysiadać, nie będziemy wiedzieć, co się tam na zewnątrz dzieje. A tak zawsze człowiek wyjdzie, popatrzy, oceni, czy nic się nie odkręciło, czy jakieś lampy się nie urwało, czy wszystkie węże są. A tak będzie siedział w kabinie, brzuch będzie rósł. A tak człowiek wyskoczy, pobiega, porusza się trochę, nie? No właśnie, sypiemy. No i kupeczka się powiększa. Opuszczamy klapę i lecimy dalej. Tylko gdzie? Czy wozić buraki, czy wozić wysłodki? Zaraz zadzwonimy. Witam operatora Bartka, telewizja rządowa. Widzę. Dzięki. Przesyłka. Wczesny Mikołaj. Dzięki. Chcesz jogurt albo coś? Nie. Jak chcesz, to puść mi tutaj z tyłu, tam jest taki ten. O Jezu, kurde, panie, ty wyposażony jesteś. No, to nie wszystko moje, to też jest tego Dawida, nie? Musicie znaczyć. No, częstuj się jak chcesz. Zdrowe. Jak to wygląda dzisiaj? 4 dni. Ile ton będzie? Ile zbiorników było? 92,5 zbiornika. No, razy 22. Razy 22. To jest 2000 ton podzielić na 42 hektary, tak? No, 42. 42. Kurde, 50 ton. Nie, źle w sumie, nie? No, naciągane takie. No. Jak cukier nie będzie? No właśnie, jak będzie cukier, no, powyżej 16. To nie będzie źle.
przynajmniej ropę nagram, bo u mnie w tym roku ropy nie będzie. Będzie inny kombajn, czerwony. Także wozimy na dwa. Klasik Arion z Metaltechem. No tutaj będzie piękny odbiór. Droga asfaltowa. Także czasami lepiej przewieźć i mieć później święty spokój. Nie wiadomo kiedy przyjadą odbierać. A przede wszystkim nie wiadomo w jakich warunkach przyjadą odbierać, bo w pole wjeżdżać jak jest mokro, no to sami wiecie. Zawsze wychodzę, żeby trochę tutaj zwalić, bo przejeżdżamy przez drogi publiczne, żeby nam się tutaj nic nie sypało. Dobra, lecimy dalej. Jestem przekonany do tego, że... Dobra, panie i panowie, przy okazji tutaj tego transportu chciałbym was spytać, kto potrafi przewidywać przyszłość? No i dlaczego pytam o przewidywanie przyszłości? Ano dlatego, że nie wiem co robić. Bo jedni każą trzymać jak najdłużej zboża, rzepak, to co tam mamy w magazynach. A drudzy mówią, sprzedaj facet, bo już drożej nie będzie, a może być jeszcze taniej. Także są bardzo różne głosy. My jasnowidzami nie jesteśmy, nie wiemy jaka informacja za chwilę wejdzie na rynek, która może wszystko przekręcić o 180 stopni. Dlatego potrzebuję waszych podpowiedzi tutaj w komentarzach. Oczywiście ja mam tak, że słucham wszystkich, a swoje myślę i swoje robię, ale niektóre podpowiedzi są bardzo pomocne. Dlatego piszcie w komentarzach, jak wy to widzicie, jak długo trzymać i czy w ogóle trzymać, bo szczerze, od żniw w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. Można by powiedzieć, nawet niektóre zboża potaniały jeszcze. Niektórzy do dzisiaj trzymają kombajn na zewnątrz, bo tam, gdzie wiata była na kombajn, leży zboże. Ja już, sami widzieliście jakiś czas temu, powiedziałem nie, dosyć, sprzedajemy to żyto. I dobrze zrobiłem, bo kombajn dalej by stał na zewnątrz, a żyto w dalszym ciągu w tej samej cenie, a nawet może i w mniejszej. I jak będzie dalej? Pytanie do was. Najbardziej liczyłem na rzepak, że w listopadzie cena będzie wyższa. A tutaj, jak to się mówi, masz babo placek. Klas Arion 620. Sypiemy i jedziemy dalej. O, widzicie? Teraz więcej się narąbało. I zawijka z powrotem. No wiem, że oprócz tego pola, które przewozimy, będziemy jeszcze mieli około 5-6 hektarów w innej miejscowości, ale to już będzie bliżej naszej miejscowości. Zobaczymy, ile to zejdzie. A myślę, że trochę zejdzie jeszcze. No widzę, tym razem Bartek musi na mnie czekać, ale nic nie zrobimy.
Na tej drodze się nie popędzi, także pomalutku. Nagrywasz tego TikToka czy nie? Mówię, no nagrywaj tego TikToka. Zaraz. Ja bym też obiad tu zjeść, jak ci nie było. O, jaka ładna straż. Jeszcze chłopaki trąbili. No i pryzma coraz większa. Jeszcze te buraki będą wykopane, dosypane do tego. Trochę jeszcze tutaj tego jest. Dziękuję pięknie. Oddaję, bo to wszystko lata w ciągniku, nie? Co, będzie już pełna przyczepa, to co masz w zbiorniku? Będzie. Wróciły dziś z Wielkiej Brytanii do ojczyzny. W podziemiach świątyni obok mauzoleum prezydentów działać będzie poświęcona im. 80% nie jest, to wejdzie. Zobaczymy sylwetki prezydentów obrzeża. Już decydują o zamknięciu swojego biznesu. Propozycje to co, będę czekał tam przy tej pryzmie, będziesz przejeżdżał, pojadę za tobą. Dobra, dobra. Wysypujemy szybko ostatnią przyczepę i lecimy kawałek dalej. Kawałek dalej na 5-6 hektarów, jak dobrze słyszałem. No i tam też będzie trochę dowożenia. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. I wolna sobota po południu. Godzina 16:20. Jak wyjdę, ja poczekam na ciebie. Porozmawiajmy o szczepieniach na COVID-19. Wejdź na gof.pl. Ropa ile? 40 leci, nie? No, 40. No i tak, tutaj pole mieliśmy już ładnie obkopane. To będzie szybko szło. Myślę, że ten hektar na godzinę to spokojnie kombajn bierze. 5-6 godzin maksymalnie i po robocie, a mamy godzinę 17. Ogólnie na 45 hektarach sam rozładunek 3 godziny mam. To jakby to w locie tak sypał, to 3 godziny do przodu, nie? Prawie 3 hektary. Powiem wam, ta miejscowość, gdzie teraz jesteśmy, jest niedaleko mojego domu i w sumie bardzo niedaleko tego pola, które mamy największe na Storkówku. No i powiem wam szczerze, że na tych rewirach, tutaj na tych drogach polnych, to jeszcze nie byłem. Tamte buraczki troszeczkę były zarośnięte, troszkę mniejszy był plon. Tutaj widać, plon jest lepszy. Czyściutkie. No i różnie to wychodzi z tymi burakami.
U mnie tak samo różnie bywa. Jedno pole czyściutkie, drugie zarośnięte. Wszystko zależy od warunków. A tam Bartek mówił, że ty z serwisu ropy jesteś, tak? Nie, ja nie jestem z serwisu ropy. Ja pracowałem w ropie w Niemczech na produkcji, tam gdzie powstają maszyny. A teraz robię w Albachu. To ropa polska też serwisuje, sprzedaje te maszyny. To są rębaki do drzewa, nie? Aha, aha. No z tamtej strony obkopane. Ja zamyślałem, że to do końca ten klin jest. Nie, to zaraz będzie koniec. Moment, chwila tylko. Godzinka, półtorej max. Co, ty do której kopiesz? Do siódmej? Tak, do siódmej. No, no tak, do pół do siódmej, bo te pół godziny to jest takie przejście, zmiany, nie? Przyjeżdża Bartek, to wiesz, sprawdzamy maszynę, coś jest do zrobienia, to robimy i on idzie kopać, a ja do domu, nie? Ale nocki chyba chujowo się robi, co? No, łamie spanie o tej piątej, to tak bierze, że czas stanąć bo, i pochodzić, bo inaczej nie przejdzie, nie? Bo w dzień to jakby nawet chciał spać, to się nie wyśpi, nie? A jeszcze ja śpię w hotelu, tam teraz imprezy jakieś, kurwa, 40, nie 40, urodziny, wiesz, to tak. A to w Stargardzie ten hotel? Tak. Bo ty tam ze Śląska jesteś, tak? No z Dolnego Śląska, z Legnicy, nie? Spod Legnicy samej. Tylko Grzesia Bardowskiego. Dokładnie, Grzesiu Bardowski jest ze Zotoryi, nie? To jest za Legnicą, ja jestem po drugiej stronie Legnicy, nie? Który rocznik jesteś? 97. Oddycha ode mnie młodszy. To człowieku, to ja w twoim wieku, to wiesz. W moim wieku to pewnie ten. Jaderka na chuju nosiłeś. No nie chciałem tego mówić, nie? Bo mi też tak mówili starsi. To starszy krzyczałem. Także no, jesteś pierwszy. Także Dawid ze Śląska kopie buraki na Dzikim Zachodzie. Tak, dokładnie, na Dzikim Zachodzie. Kurde, mi tu rolnik zawraca gitarę, bo dzwoni, tłumaczy mi drogę. Ja mówię, panie, ja nie jestem stąd, pan lepiej, najlepiej jak pan przyjedziesz, pokażesz mi, żeby nie było po tym jaj, że ja sąsiada buraki będę kopał, ale zamiast pana, nie? Tak. A buraki się na drodze wam nie rozsypują? Jak jeździcie? Po tych dziurach? Nie widzę, jak wracam, wiesz? A powiedz mi, ja tu mam przyjeżdżać jeszcze? Tu widzę, w to mi z powrotem chyba ci zostało, co? Nie, tam jest klin na dole, także przyjeżdżajcie, no, tam jest na dole klin do zrobienia. Dobra, to lecę i wracam. Patrzę, taki wąski pasek, a ciemno jest, to nie widać. No dobra. Mało co, ale czas leci. W pół do 22. Co, panie i panowie, kończymy ten odcinek na dzisiaj. W tym odcinku pozdrawiamy widza, z którym rozmawiałem w cukrowni, jak odbierałem wysłodki. Ogólnie miło, fajnie. No i oczywiście pozdrawiamy tutaj operatora Bartka i jego zmiennika z Dolnego Śląska, Dawida. Super współpraca. Pozdrawiamy tutaj też właścicieli, którym pomagałem przewozić te buraczki. I co? Wysypujemy się i lecimy do chałupy. Sobota, godzina 22:10. Także koniec tego dobrego. Pamiętajcie oczywiście subskrybować kanał, zostawić łapę w górę. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć i do następnego. Co złego, to nie my. Ostatni kiper na dzisiaj. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Miłej nocki, panie Dawidzie. Mam cię na YouTubie, to będę cię obserwował tam, co tam dodajesz.
Będziesz na Dolnym Śląsku, to pozdrów tam wszystkich od Agro Kojota. Pozdrowię, trzymaj się. Na razie, uwa. I wracamy. Kurde, jakby nie było, godzina 23 w domu.